Dzień dobry, witamy w Muzeum Historycznym w Przasnyszu. Dzisiaj drugi odcinek z serii Barwne postacie przasnyskiej historii, a ze mną mój gość, pan Mariusz Maciaszczyk z 14 Pułku Strzelców Syberyjskich. Witam, panie Mariuszu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, skąd te zainteresowania, ta rekonstrukcja, czy to w szkole się zaczęło, czy troszkę później? Zainteresowanie do historii rozpoczęło jeszcze się dużo, dużo wcześniej, nim zostałem rekonstruktorem. Było takie zdarzenie, kiedyś na własnym podwórku, będąc nastolatkiem, kopałem piasek dla młodszego rodzeństwa ciotecznego do piaskownicy. No i wykopałem żołnierza. Żołnierz okazał się być poległym I wojny światowej. O tym mi powiedział już nieżyjący dzisiaj sąsiad i wuj mój, Anto Lubdziński. No i wyjaśnił mi wtedy, że tu były walki ciężkie w 1915 roku, że Niemcy się z Rosjanami bili. Stąd tak jakby się rozpoczęło moje zainteresowanie, co tu się działo. Ale to bez internetu, bez odpowiedniej publikacji nie było praktycznie mowy o jakimkolwiek dochodzeniu historycznym. Ale potem z czasem poznałem kolegów, eksploratorów, którzy po prostu chodzą z wykrywaczami w poszukiwania artefaktów, historii. I tak mnie tak wciągnęło z nimi, rozpocząłem z nimi chodzenie po różnych miejscach, wyszukiwanie tych rzeczy. I tak to wszystko zaczęło do kupki się zbierać. Potem zacząłem pisać na Wikipedii artykuły o bitwach przasnyskich, o pierwszej bitwie, o drugiej, o bitwie pod Szlą, o bitwie bolszewickiej. Rekonstrukcja to dosłownie, można powiedzieć, u nas w Polsce rozpoczęła się jakieś tam kilkanaście lat temu, a my tu jako grupa z Przasnysza działamy od 2009, kiedy się zbieraliśmy i zakładał tę grupę już nieżyjący, w świętej pamięci Mariusz Wyszkowski, to jest zagorzały historyk, pasjonat. Po prostu za jego namową dołączyłem do tej grupy. Zebraliśmy się tu w Przasnyszu z kolegami z Chorzel, tu z Przasnysza, z Czernic, z okolic i utworzyliśmy grupę rekonstrukcyjną. Szukaliśmy zdjęć, archiwaliów, szkiców, na uszycie mundurów. No i rozpoczęliśmy jakby tą serię I wojny światowej. Wielu się pytało, do dziś się pyta, dlaczego się nazwaliście 14 Pułk Strzelców Syberyjskich. Padło to kiedyś Mariuszowi w głowę pewien epizod. Byliśmy na drugiej naszej, jakby w historii istnienia naszej grupy, inscenizacji bitwy pod Bolimowem. I tam był taki epizod odtwórstwa przez Sławomira Jadełkę, Igłę, taki przydomek, dowódcy 14 Pułku Strzelców Syberyjskich Józefa Dowbor-Muśnickiego, mniejszego znakomitego dowódcę powstania wielkopolskiego, można powiedzieć jedynego wielkiego które wygraliśmy. No i rozpoczęło się wtedy szukanie w źródłach historycznych informacji o tym pułku 14. Jak się okazało, pułk walczył w składzie 4 Dywizji Syberyjskiej w walkach pod Przasnyszem. Walczył pod Podosią, walczył pod Karwaczem na linii do Bartnik. I tu praktycznie jego się linia zatrzymała. I pułkiem tym właśnie i tutaj dowodził wspomniany wcześniej Józef Dowbor-Muśnicki, który został ranny tam pod Podosią, ale dostał 4 kule w nogę, ale w mięśnie, także szybko się wylizał, wrócił na front gdzieś w okolicach Leszna-Sierakowa. No i tak rozpoczęło się odtwórstwo tego pułku. Im więcej się grzebaliśmy w tej historii tego pułku, tym więcej nam wyskakiwało polskich nazw. Coraz więcej Polaków, którzy służyli w tym pułku. Wiadomo, dowodził Polak, no to pod zaborami i tak musieli służyć w armii carskiej, zaborczej, nasi rodacy. A to byli Polacy głównie z Syberii, czy niekoniecznie? To było tak. Dużo było Polaków z Syberii, potomkowie zesłańców powstania styczniowego, ale wielu było po prostu mobilizowanych do armii według rocznika tu z naszych ziem też, z okolic. I
I dlatego tak próbowaliśmy od tego zacząć, od tych zapomnianych naszych przodków, którzy walczyli jakby nie w swoich mundurach, ale większość mówiła za kraj. No tak. Każdy miał iskierkę, nadzieję, tak, że tą niepodległość odzyskamy, prawda? Dokładnie. Wspominał pan o drugiej rekonstrukcji, jakiej brał udział, a jaka była ta pierwsza? Pierwsza rekonstrukcja to była w 2010 roku, z tego co pamiętam, inscenizacja bojów o Karpaty w Gorlicach. Tam jakby zaczęła się nasza taka już przygoda, choć to była pierwsza rekonstrukcja, ale dość duża, ale tam poznaliśmy już wielu znajomych, kolegów, rekonstruktorów formacji pruskich, austriackich, formacji właśnie armii carskiej. Potem była właśnie ta druga, o której rozmawialiśmy, ale w międzyczasie mieliśmy tu noc muzeów w muzeum. Potem była ta w Bolimowie i już tak to wszystko samo poleciało, więc coraz więcej znajomych, zaproszeń. Ja pamiętam taką rekonstrukcję w 2014 chyba roku. U nas w Przasnyszu była taka rekonstrukcja w 2014 na rynku. Tak, 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 z tego co pamiętam. To było stulecie wtedy wybuchu pierwszej wojny światowej, tak, to tu na rynku była inscenizacja, można powiedzieć, jedna z niewielu w Polsce organizowana w mieście. No właśnie. Teraz jest ich więcej, ale wtedy to był ewenementem. Znalazłem też taką informację, że żołnierzem 14 pułku strzelców syberyjskich był późniejszy generał Franciszek Włat, ale wcześniej to był żołnierz CK Armii Austriackiej. Sam? On był wcześniej żołnierzem Armii Austriackiej, generał Franciszek Włat. Mówimy o Józefie... O Franciszku Władzie. To była taka informacja. Czyli okazuje się, że w 14 pułku byli też żołnierze, którzy byli w wie pana, w jego biogram się nie ingerowałem, nie znam jego historii, także myśmy tych wszystkich żołnierzy, tych którzy służyli, Roszański, tylko tak po nazwiskach, po ich jakby zamieszkaniach. A głównie nam ten Józef Dowbor, a naprawdę Polaków znanych jest bardzo, bardzo dużo w różnych tych formacjach. To na pewno. Nie sposób na wszystkich. To na pewno. Grup w ogóle rekonstrukcyjnych w Polsce mamy sporo przecież, ale czy państwo jako 14 pułk współpracują z innymi też grupami rekonstrukcyjnymi? Czy? Wie pan, układa się bardzo dobrze, nawet fenomenalnie, bo jednak pasjonat, spotkając się z pasjonatem, rozmawia o pasji, prawda? Tak jest. Na początku może to była niewielka społeczność, teraz tych grup jest naprawdę dość sporo, tylko że to nie są grupy duże. Dużych tych grup jest niewiele. My, jak to nasza epoka, najbardziej jesteśmy zżyli i skumplowani z grupami odpowiednimi do I wojny światowej, do tej epoki. Choć odtwarzamy tych epok kilka, ale taka najbardziej nasz temat jest pierwsza wojna i powstanie styczniowe. To są nasze główne eventy. I jeszcze mamy Sowietów na rok 45, ale to są rzadziej. No tak. To jest takie czasochłonne i drogie hobby trochę? Czy nie? Czasochłonne, na pewno drogie też. Drogie też. Staramy się środki, które pozyskamy na inscenizacjach z projektów, z budżetów, przeznaczyć na właśnie na zakupy dla naszej grupy mundurów, do uszycia, sprzętu. Większym zarobkiem okazują się filmy. Czasami się jeździ jako statyści. Wtedy te środki są większe, można sobie odłożyć, ale na początku były składki. Składaliśmy się po prostu, każdy kto ile mógł i się szyło, kupowało. Mówiliśmy już o generale Dowbor-Muśnickim, ale zastanawiam się wówczas w roku 15, jak już został ranny, jak oceniali go w ogóle jego przełożeni, jak on był oceniany przez dowódców rosyjskich? Powiem panu tak, przełożonymi byli głównie Rosjanie. Jeżeli mówimy o okresie 15 roku, pierwszej wojny, to przełożeni byli głównie Rosjanie. Rosjanie w większości nieprzychylnie patrzyli na dowódców polskich, to znaczy z polskich pochodzenia. Józef Dowbor-Muśnicki miał tą przewagę nad wszystkimi, że skończył Akademię Wojskową. Skończył Akademię Wojskową naprawdę z bardzo dobrą oceną i już się liczyli z nim nie jako jego pochodzenie, tylko liczyli się z jego wiedzą na polu działania. Także pomimo nieprzychylności jako osoby polskiej liczyli się z jego doświadczeniem i wiedzą wojskowości. Zatrzymajmy się zatem na chwilę przy tej bitwie przasnyskiej. Wiemy, jakie były straty olbrzymie przecież i w mieście, i wśród żołnierzy.
Ale jak ważna ta bitwa była z punktu widzenia wojskowego, zarówno dla Rosjan, jak i dla Niemców, którzy później przecież w Przasnyszu zostali? Powiem panu tak. Bitwa Lutowa, można powiedzieć, była taką troszeczkę porażką armii pruskiej, choć w niewielkim stopniu, bo Rosjanie nie wykorzystali swoich sił, swojej przewagi. Z punktu militarnego, grzebiąc w historii i w archiwach, nie miała ważnej ani nie byliśmy tu miejscem takim naprawdę twierdzy, ani ważnym punktem przełamania frontu. Po prostu bardziej zależało Rosjanom, by wedrzeć się w Prusy, niż Prusom, by wedrzeć się tu w nasze strony. I dlatego w czasie mobilizacji większość wojsk tutaj przy armii, przy granicy północnej ufortyfikowało swoje siły. Co prawda Prusacy uderzyli większą siłą w lutym, a Rosjanie w pierwszym okresie, można powiedzieć, zaczęli przegrywać, ponosić straty, ale po nadejściu posiłków w postaci 1. i 2. Korpusu Turkestańskiego i Dywizji Syberyjskich, Korpusów Syberyjskich, udało się okrążyć, czy nie okrążyć, tylko oskrzydlić siły pruskie, które wycofały się w kierunku Chorzel. I właśnie tutaj wrócę do tego niewykorzystanego momentu, kiedy Rosjanie zaprzestali na wysokości, z tego co pamiętam, chyba ulatówki pościgu w marcu zdziesiątkowanych już oddziałów pruskich, nie rozbili armii. No i po prostu skutkowało to ofensywą lipcową. W lipcu właśnie 1915 roku Niemcy, Prusacy, armia pruska wchodzi już do Przasnysza i ta okupacja trwa ponad 3 lata. Mm. Jak ta okupacja, zastanawiam się, wyglądała w mieście? Ja panu powiem tak. Teraz, z punktu tej teraźniejszości, ta okupacja niemiecka jakby została przyćmiona okupacją II wojny światowej, bardzo tragiczną. Ludzie, mieszkańcy Przasnysza, wiosek, tyle lat byliśmy pod zaborami. Oni traktowali już, pomimo że byli naszymi zaborcami, Rosjanie traktowali tu urzędy wszystko jako swoich. Mieli cały czas wmawiane, że mordują Prusacy, zabijają, okradają. Mieli to tak zakodowane, że naprawdę ludzie bali się nadejścia Prusaków i tak też się stało. Uciekali, gdzie było można, Kozacy też wysiedlali. W pierwszym okresie okupacji oddziały pruskie nie szanowały. Nie szanowały gospodarzy, nie szanowały lasów, nie szanowały budynków. Zajmowali kwatery, wycinali drzewo, robili co chcieli. Tak, tak, nawet zbudowali przecież kolejkę wąskotorową od Janowa, z tego co pamiętam, do Muszak, po to tylko, żeby wywozić drzewo. Ja bym może bardziej tutaj tak się skłonił już do nie okupacji, tylko może do samej tej bitwy. Do samej tej bitwy i jakby można powiedzieć pokonania sił rosyjskich. Armia pruska uderzyła, można powiedzieć, sprzętem. Podobnie było z II wojną, prawda? Niemcy przewagą sprzętu i szybkością. Ponad 400 dział z rejonu Krzynowłogi, tam z okolic północnych, musiało swoje zrobić. Większość tych żołnierzy poległo już w pierwszych tych dniach bitwy, w pierwszych godzinach, bo ta bitwa to trwała dosłownie 18 godzin. Rosjanie mieli przykazane zużycie amunicji. W lutym tego nie było, ale w lipcu już mogli na przykład oddać 5 strzałów na dzień z armaty. Mogli oddać 10 strzałów na dzień z armaty. Mieli tak nakazane. Przykładowo Prusacy mogli wykorzystać 200 naboi do karabinu, Rosjanie mogli w tym czasie 50. To było od zaopatrzenia. W większości nie mieli czym strzelać. W mieście walczono na bagnety. Po prostu było to szybkie przejście armii pruskiej na linię Narew, także nie bez oporu oczywiście, ale
armia była nowoczesna, dobrze uzbrojona i pruska, i carska. To nie były jakieś tam przeważające siły, tylko że chodzi o sprzęt. Prusacy mieli ogrom armat, Rosjanie mieli dużo, dużo mniej i na tym się skończyło. No a powiem panu nawet taką może ciekawostkę związaną z tą bitwą. Kiedyś mi powiedział taki historyk w Muzeum w Białymstoku, bardzo dawno chyba nie żyje, powiedział mi tak, gdyby nie bitwa w Lipcu, nie wygrana Prusaków bitwa w Lipcu, prawdopodobnie nie doszłoby do wojny polsko-bolszewickiej. Ja tak trochę się mówię, teraz będziemy porównywał, czy nawet uogólniał przasność do bitwy, do wojny polsko-bolszewickiej. A on tak mi wytłumaczył, armia pruska przeszła za linię Narew dość daleko, aż tam w linię Kurlandii i utworzono tą linię Oberstdorf tak zwaną. I to było przez lata okupacji tej pruskiej. No i wiadomo, wojna polsko-bolszewicka wybuchła głównie przez tą linię. Prusacy się wycofali z linii Oberstdorf, dogadali się z bolszewikami, ale dogadali się z Polakami. Po prostu pierwsi zajęli tą linię Polacy, potem chcieli ją odbić bolszewicy, spotkali się w Berezie Kartyskiej i wtedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka. No i on mi tak sugerował, że gdyby zmobilizowały się korpusy armii rosyjskie tu w Przasnyszu i nie przepuściły armii pruskiej przez Narew, prawdopodobnie nie doszłoby do utworzenia tej linii Oberstdorf. Mogliby Prusacy przejść dołem, południem, ale to takie już gdybania, można powiedzieć, co by było gdyby. Ale tak mnie to zaciekawiło. No coś w tym jest chyba, nie? Tak. Na terenie naszego powiatu znajdują się liczne groby z tego czasu. W armiach przecież i pruskiej, i rosyjskiej służyli Polacy. Wiemy coś więcej na temat tych osób? Znamy je z imienia i nazwiska? Czy znamy z imienia i nazwiska te osoby, które walczyły w tych zaborczych armiach? Tak, jest bardzo dużo. Znaczy nie sposób nad mi z pamięci powiedzieć, ale nawet przykład najbliższego cmentarza w Jednorożcu, gdzie samych tylko polskojęzycznych nazwisk z armii pruskiej jest prawie 60. Są to żołnierze, część tam próbowaliśmy ustalić ich pochodzenie, ale w większości Kalisz, Ostrów Mazowiecki, Ostrów Wielkopolski, tak. Przepraszam, tam poznańskie z jednostek wielkopolskich. Polaków służących w armii rosyjskiej oficjalnie na spisach cmentarzy, tak jak w Jednorożcu, nie ma, ale są w archiwach. Są w archiwach, wystarczy wejść na stronę Grvar.mil.ru. Jest to rosyjska strona, bardzo bogata w nazwiska. Jest normalnie tysiące, setki tysięcy polskich nazwisk. Są pochodzenie, gdzie się urodził. Warto zajrzeć. Także przy szukaniu i odszukiwaniu poległych w cmentarzach, którymi się dość od dawna zajmuję, jednak pojawiają się i są. Kto w ogóle o te groby dba, tych żołnierzy z I wojny światowej? Zastanawiałem się, czy ktoś z Niemiec na przykład, czy z Rosji czasami przyjeżdża tutaj na teren powiatu i składa jakiś hołd. Wojna może była już na tyle dawno, że raczej za dalekie pokrewieństwo, żeby ktoś już tu przyjechał. Ale była taka sytuacja. Była taka sytuacja tylko, że pewna pani szukała nie Polaka, nie żołnierza, szukała Niemca. Pani Weber, z tego co pamiętam, ona przyjechała z Niemiec w stulecie śmierci swojego wuja, brata starszego mamy swojej. Mama całe życie mówiła jej, że poległ, że pod Przasnyszem w bitwach. I ona szukała źródeł, znalazła źródła, że poległ gdzieś pod Soborami. Rozpoczęła pisanie do mnie, tutaj nie powiem, nawet do muzeum się kontaktowała i rozpoczęliśmy z Jackiem Furmańczykiem, zawsze mówię ekspert od armii pruskiej, poszukiwania tego żołnierza. No i wszystkimi siłami, jakie mieliśmy, znaleźliśmy, gdzie poległ. Poległ w pierwszych dniach bitwy pod Romanami Górskimi koło Sebor. Pochowany został w miejscu praktycznie swojej śmierci. Za kilka dni, kiedy trochę już ucichły te walki, został przeniesiony na cmentarz taki nieistniejący już dziś koło Zakocia. Teren mchowa, ale cmentarz koło Zakocia nad rzeczką, nad Morawką.
Potem cmentarz pruski z tego miejsca, koło, z tego zakocia został przeniesiony jeszcze w czasie I wojny światowej do Rycic. Został tylko cmentarz rosyjski, który jest, ale już praktycznie nie ma po nim śladu. No i tą informację przesłaliśmy tutaj pani Weber, że kończy się trop w Rycicach. Przyjechała ta pani, tylko tak troszeczkę może się nie zrozumieliśmy, bo ja uważałem, że ona przyjedzie na stulecie wybuchu I wojny światowej. Ona przyjechała na stulecie śmierci swojego tego wuja. Ja wtedy mnie nie było, byłem na inscenizacji w Chorzowie. Ale przyjechała ta pani tutaj do muzeum, z tego co pamiętam. I wybrała się pieszo. Wybrała się pieszo z Przasnysza. Pytała się tylko ludzi, gdzie jest Patołęka, gdzie jest moja miejscowość. Niestety większość nie zna. No to, a jak się pytała nazwisko, także ludzie po nazwisku mniej więcej wiedzieli, kim jestem i pokierowali tą panią, gdzie ma iść. Gdy szła Królewiecką w moją stronę, jechała, zatrzymał się samochód. Zobaczyła pani, która kierowała tym samochodem, jakaś starsza pani, zatrzymała się, zaoferowała, że podwiezie. No to ta pani nie po niemiecku, tylko po angielsku się zapytała tej pani, czy ją podwiezie ten, ale zaciągała niemieckim i okazało się, że ta pani, która zabrała tą panią Weber, tą Niemkę, to jest z Krępy, ze szkoły nauczycielka niemieckiego. No i tak wyszło, że sobie porozmawiały, przyjechały do domu. Była małżonka wiedziała, gdzie był pochowany, podjechała z nimi, pojechali do Rycic. W Rycicach znalazła grób tego wuja swojego, był podpisany, zostawiła zdjęcie, które tam jest do dziś. To zdjęcie tego no, jakaś jedna z niewielu historii. Na pewno, bardzo ciekawe. No. Ostatnio takim głośnym echem odbiła się sprawa tego cmentarza w Lesznie, o którym też... Tego ostatniego? Tak, o którym też nasze media opisały. Nie wiem, powiem panu tak, te cmentarze, to jest tak jakby jeden z ostatnich. Cmentarze się odnajdywały dość wcześnie, tylko można powiedzieć bez echa. U nas w naszej gminie, w naszym powiecie no działamy my, jest tych pasjonatów kilkoro, także staramy się wszystkie te cmentarze odszukać. Jeszcze nie powiem, jest jeszcze cmentarz w Czerniakach, który staram się szukać, mniej więcej już pewne tropy mam, ale niedawno cmentarz w Kobylakach znaleziony. W głębi lasu bardzo trudno trafić, są nawet mogiły wyżłobione jeszcze z czasów I wojny. A tu wracając do Leszna. Kiedyś ojciec tego pana Modelskiego, teraz tego, który się zajął tym krzyżem, wspominał mi w czasie rajdu śladami Lutowej Bitwy Przasnyskiej, to chyba było w 2015 roku, z tego co pamiętam. I tam się zatrzymaliśmy, szliśmy tamtą drogą, zatrzymaliśmy się przy tym krzyżu. No i opowiadałem tam zebranym o tym cmentarzu, że to była droga wojenna, droga śmierci tak zwana, że tu nacierali Rosjanie, tam nacierali Prusacy i że tu są pochowani żołnierze, mamy na to źródła, że tu spoczywają, że... I on strasznie nalegał, żeby się tym zająć, żeby to zgłosić. Były takie czasy, że ani gminy nie posiadały środków, ani inne instytucje. Może i jakby miały, ciężko się było tym zająć. No i dopiero teraz nadszedł ten czas, że tata pana Modelskiego zmarł. To jeszcze przed śmiercią poprosił syna, żeby się zajęli, chociaż postawili kapliczkę. No i nie dożył momentu, kiedy już skończył jego syn, ale zbudował tą kaplicę, nawet dość ładną, dość dużą. Poprosił tylko nas, bo wiedział, że jest cmentarz, co zrobić z informacją, że to jest cmentarz. On po prostu postawił jako kaplicę. No i z kolegą Jackiem zaczęliśmy szukać nazwisk poległych. Znaleźliśmy 38 nazwisk, w tym 6 Polaków, którzy tam spoczywają.
No i taka informacja jest, już są te nazwiska udowodnione, że tam spoczywają i czekamy teraz, żeby z naszej Rady Dziedzictwa złożyć projekt na upamiętnienie choćby informacjom, że spoczywają tam żołnierze różnych narodowości, w tym Polacy. Może nie tyle wypisywać tych nazwisk, bo to takie czasy, że większość Niemców, no to cmentarz w Czterym Polu może też się właściciel obawia, że będą może mu wandale niszczyć. Tak. Ale informacja o cmentarzu naprawdę jak najbardziej by się przydała. A wiemy, w jakich formacjach byli ci żołnierze tam pogrzebani? Kurczaki, dlatego, że na pewno byli z grupy Galwisa, wszyscy. Mhm. Tylko część była z Morgena, pierwszy batalion na pewno, trzeci. I więcej nie pamiętam, nie sposób mi mam zapisane po prostu, musiałem zerknąć źródła. Ale to były jednostki mobilizowane w Kaliszu, właśnie w Ostrowie Wielkopolskim, w tamtych stronach. Mhm. Stąd nawet taka mała ciekawostka, ze względu na wirusa nie odbyła się rekonstrukcja w tym roku w Kaliszu. Ale sobie pan wyobrazi, że rekonstrukcja miała się odnosić do Bitwy Przasnyskiej. To Bitwa Przasnyska miała być w Kaliszu. Dlatego, że większość tych jednostek, które tu walczyły, to tam pochodziły z tamtych stron. Mhm. Oni chcieli upamięcić te pułki, które tu walczyły w naszych stronach. Pytałem pana o to, jak Rosjanie, że tak powiem, postrzegali Polaków w swojej armii. To na koniec zapytam też, jak Niemcy, jak armia pruska odnosiła się do Polaków w ich armii. Czy ten stosunek był podobny? Chodzi o dowódców polskich. Wie pan, nie da się ukryć, że w strukturach trochę pruskich nie siedzę bardzo w rosyjskich, bo tym się zajmujemy, tą jednostką, ale na pewno było inne postrzeganie. Inne postrzeganie było Polaków w armiach pruskich, zwłaszcza tych z Wielkopolski, z Poznańskiego, a jeszcze bardziej i większość było już bardziej przychylnie z Galicji, z Austro-Węgier. Stamtąd mamy legiony, prawda? Powiem panu tak, Polakami Prusacy zaczęli się dopiero bardzo, bardzo interesować w 1916 roku. Dopiero jak materiału ludzkiego brakowało, tak, armia pruska się wykrwawiała, to poczet dwóch cesarzy przecież zbieranie Polaków do armii. Rosjanie też formowali legiony przecież Pułaskiego. Każdy chciał tylko pozyskać żołnierza, jeszcze raz żołnierza. Ale Polak myślał cały czas o państwie. On walczył, myślał o państwie. Tak już zatem zupełnie na koniec zapytam, czy w ogóle Bitwa Przasnyska w naszym mieście jest znana, jest dobrze znana? Czy mieszkańcy wiedzą w ogóle, co wie to pan, znaczy? Myślę, że teraz, w tym okresie, to chyba jest. Jest. Jeszcze cofnąć się może 10 lat wstecz, to nikt może nie wiedział, o co chodzi. Nikt nie wiedział, o co chodzi, ale teraz tak działa nasza grupa. Muzeum też posiada zbiory pierwszej wojny, też informacje o tej bitwie. Pojawiły się wpisy na Wikipedii internetowe, pojawiły się książki, pojawiła się książka pana Chorzęby o bitwie lutowej, pojawiła się książka pana Zbigniewa Lorenca z działań lipcowych. Naprawdę to działa i o bitwie wszyscy ludzie słyszeli. Słyszeli, także gdzie byśmy się nie zapytali, to ktoś coś słyszał. To każdy coś słyszał. Ktoś coś słyszał. No. W takim razie bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Mariusz Maciaszczyk, 14 Pułku Strzelców Syberyjskich.